Dzień dobry, kochani. Kawałek czasu i już nie widziałam się z wami oko w oko. I wiem, że już na pewno za mną tęsknicie. W związku z tym taki króciutki filmik o tym, że nie dam rady ostatnio siedzieć nawet w domu za długo, ponieważ jest tak pięknie na zewnątrz, a dzisiaj mamy dokładnie 12 października 2015 oczywiście. I jesień jest cudowna. To jest właściwie moja ulubiona pora roku, ponieważ zawsze uwielbiałam polską złotą jesień. Uwielbiałam spacery i robiłam wszystko, żeby nie dojechać do mojej pracy, ale dojść pieszo. Coś przepięknego. Liście mają najprzeróżniejsze kolory. Opadają na ziemię, tworzą cudowne dywany tkane z najprzeróżniejszych kolorów liści. Jest prześlicznie, jest absolutnie przepięknie. Z rodziną czy sami, kochani, na dwór. Ja wczoraj wybrałam się, ściskałam wszystkie cudne drzewa, jakie spotkałam, stare drzewa, potężne pnie. Obejmowałam, ściskałam i tak jakbym zapuszczała korzenie razem z tymi drzewami. Nazywa się to uziemieniem w tym dobrym znaczeniu. Czyli ktoś, kto za dużo w tej chwili boi się czegoś, przejmuje się czymś, wiecznie martwi się, nie śpi. Jest to cudowna sprawa wyjść na zewnątrz, objąć drzewo, przytulić się mocno do tego drzewa i wyobrazić sobie, że dobrze jest mieć nawet bose stopy, że zagłębiamy się razem z tym drzewem do jego korzeni. Możemy nawet pójść dalej. Jest to świetna forma, żeby poczuć się solidnym, pewnym siebie, znającym swoje przeznaczenie. Także to bardzo głęboko polecam. A poza tym sam spacer. Buźka do słoneczka, uśmiechnąć się, być zadowolonym z życia. Życie jest piękne, kochani. Życie jest piękne, jeżeli tak myślicie, jeżeli tak nie myślicie. Oczywiście, że nie będzie. Więc wszystko zaczyna się